skończy ci się sok. Mhm, wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. Myślałem, że Ciri może jeszcze poczekać. To niewychowawcze i nierozsądne. Brakowało mi ciebie. Ja też tęskniłam, ale będziemy mieli jeszcze dużo czasu. Zrobię sobie makijaż, a ty skończ trening i wróć do mnie. Ze wszystkich kobiet, które poznałem, tylko ty malujesz się idąc do łóżka. A poznałeś ich dużo? Czy to ważne? Przy każdej zawsze myślałem tylko o tobie. Cholera. Jednak ładna ta nasza przełęcz. Agrest, oczywiście. Geralt, nie grzeb mi w kosmetykach. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Nie wściekaj się na nią. Jak tu się nie wściekać? Nic poń musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie!
cyrku. Piruet. Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no, ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. Fuj! No właśnie, więc lepiej bądź grzeczna. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Idziemy na dole. Chyba jak spadniesz. Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroków. Ciri, bez wygłupów. Pierwsza na dole. Chyba jak spadniesz. Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroków. Ciri, bez wygłupów. Ej! Mówiłeś, że tak nie można! Mówiłem, że ty tak nie możesz. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wujku Wesemirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Po pręgach niczem u pantera Tigris w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. Czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, przecież czy... spałeś, wujku Wesemirze. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Przejdźmy od razu do treningu dowolnego. Ile można wałkować elementarz?
No, pokazałaś mu, dziewczyno. Ciri, złaź stamtąd. Ha, aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm? Ciri! Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Co to? W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo by mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss? Yennefer. Zabawne, co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? Mhm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak, coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Zaraz będzie jasno, pora jechać. Chwila, pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem.
Mieliśmy się spotkać w wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieść z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyzimą. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. To prywatna sprawa. Bardzo prywatna. Aha. Rozumiem. Znaczy, nie do końca. Ale może to i lepiej. Wracając do tematu. Jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj. Słyszysz? Słyszę i czuję. Bóle. No tak, gdzie przeszły wojska, tam trupojady. Jedźmy, zanim więcej ich się zleci. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenia? Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała, zapobiegają wybuchom epidemii. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba Królestw Radovida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radovid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. Jedziemy? Na pomoc! Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście.
Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Aha. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wiedźmini serca nie mają, że bez zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej rzetni, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. No to jedźmy. Swoją drogą, gryf tak blisko wsi, to dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem, ale tu i jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę. Wszędzie trupy, smród krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym Białym Sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Szukasz kłopotów? Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. A że ten, co szukał, to mu rachcia. Tak było. Odpocznij. I co wtedy zrobili? Trzecie głowy mu na powrót, nie? Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! Parszywymi odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląg. Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego, Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości wiedźmini! Jadło i napitek na mój rachunek! Co podać? Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czerni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie.
Tak. Ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem. Ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Dzięki, to wszystko. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Co, i że czarne już się po polach rozlazły i mierzą?